Moi kochani, chciałbym was poinformować, że po wielu, wielu latach mieszkania w tym kraju odkryłem coś niezwykłego, bo jako dziecko tego nie miałem. To, co odkryłem po wielu latach, to są daktyle. I tyle. Przepyszne owoce. Chciałem wam powiedzieć, że po wielu, wielu latach chodzenia po polskiej ziemi odkryłem również kilka innych rzeczy. Na przykład odkryłem, że ludzie mogą stworzyć bardzo udany związek ze sobą. Że to, co stworzyli moi rodzice, to był standard. Że to, czego się moi rodzice uczepili, nazwali to związkiem, nazwali to małżeństwem, nazwali to miłością, to nie ma wiele wspólnego z miłością. To tak jak ziemniaki, które jadłem jako dziecko, niewiele miały do czynienia, niewiele miały wspólnego ze słodyczą. I informuję was, że daktyle zawierają potas, który jest bardzo przydatny człowiekowi. Informuję was, że prawdziwa miłość i prawdziwy związek daje szczęście, które jest potrzebne człowiekowi do życia. Szczęście można zdobyć też w inne sposoby. Frank opisał je, ale najprzyjemniejszy sposób na szczęście to zakochać się w kimś, kto nas kocha. Żeby to było długotrwałe, to należy zrobić coś więcej. Należy stworzyć taki związek, który jest dobry nie tylko dzisiaj, kiedy jesteśmy zalani testosteronem, ale jest również dobry wtedy, cudowny, kiedy jesteśmy zalani dehydroepiantosteronem. Te szczegóły wyjaśnię, chętnie wam wyjaśnię na szkoleniu Cudowny Związek. I dlatego, jeżeli twoi rodzice nie potrafili stworzyć cudownego związku i ty nie mogłeś się od nich tego nauczyć, jeżeli poszłaś do szkoły i tam w szkole nie miałaś lekcji, na których pani nauczycielka tłumaczyła, jak stworzyć cudowny związek, i nie miałaś szansy się tego nauczyć, jeżeli również na studiach tego nie było, to możesz tutaj przyjść i ja cię poinformuję, jak możesz stworzyć cudowny związek, trwały, dający szansę bycia szczęśliwym. Zapraszam. Gwarantuję, że to zrobisz. Po wyjściu stąd zrobisz przynajmniej pierwszy krok w kierunku szczęścia. Pozdrawiam.